Cześć wszystkim, z tej strony Ewelina. Dziś znowu nagrywam do Was z samochodu. Jedziemy właśnie do centrum, trochę pozwiedzać, zobaczyć jakieś może rybki albo jakieś inne fajne rzeczy. I będę na rybki, dobrze. Będziemy starać się Wam coś tutaj, znaczy ja będę starała się coś ponagrywać, pokazać. Oczywiście zaczyna chyba deszcz kropić. Mam nadzieję, że ten wypad jakoś się nam uda. A jak nie, to będziemy chodzić po sklepach i raczej nic nie nakręcę. No, ale oby nie padało, to pokażę Wam centrum, jak tam jest ładnie, jakie mają atrakcje tutaj w Lubece. Coś nowego, coś innego. No to na tyle tytułem wstępu, a później reszta. No właśnie dojechaliśmy do pewnego miejsca, zaparkowaliśmy autem, wychodzimy i co? Oczywiście zaczął kropić też znowu, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. Zobaczcie, jak jest tutaj pięknie, jest pełno wody, stateczki sobie stoją i po tej stronie, po drugiej stronie jest parking, gdzie zaparkowaliśmy właśnie i teraz sobie idziemy tak. Zaraz Wam pokażę tu wszystko, jak to wygląda. Bardzo mi to przypomina, nie wiem, Holandię, może źle to kojarzę, ale jakoś tak ten klimat, nie wiem czemu z Holandią mi się bardzo, bardzo, bardzo te budynki tam, taki, no jest to piękne miasto, nie powiem, Lübecka jest bardzo interesująca, moim zdaniem skromnym, ale nie tylko moim, bo nie tylko moim, gdyż rozmawiałam z wieloma osobami i też uważają, że jest tu bardzo pięknie. Tu w oddali widać wieże, jest to miasto siedmiu wież, o ile dobrze kojarzę. Tu widzimy dwie, tam widzimy trzy, to już mamy pięć. Nie wiem, czy to jest jakiś teatr, czy coś w tym deseń. Tutaj na górze są takie, nie wiem, czy to będzie widoczne, posągi. Idziemy dalej. Właśnie to jest taka muzyczna, kongresowa hala. Tutaj na tym statku odbywają się różne imprezy. Nazywa się Theater Schiff Lübeck. Tutaj widzimy bramę holsztyńską, która w czasach średniowiecznych stanowiła mur obronny otaczający miasto. Była to część tylko tego muru obronnego. Jej najbardziej charakterystyczną rzeczą tutaj tej bramy są dwie wieże, które są połączone łukowym łącznikiem. Jak tak z daleka przyjrzymy się, tutaj właśnie schodzę po schodach. Idę, żeby Wam pokazać. O, tutaj mamy daty. I 1477 i 1871 bodajże. Nie do końca zauważyłam. I z drugiej strony zaraz Wam pokażę tą bramę całą. Jeśli chodzi o to, co chciałam powiedzieć, to jest to... ona jest dosyć pochyła. Ze względu na to, że tam nastąpiły jakieś komplikacje po budowie. O, i możemy zobaczyć właśnie teraz, jak się te dwie wieże do środka tak dosuwają, jakby to można było powiedzieć. Tak naprawdę nie wiem, co to jest. Po prostu podeszłam, bo mnie zaciekawiły te
te ludziki tutaj. Tam znowu kolejne wieże widać. Drzewka już pięknie kwitnące, pachnące. Na szczęście już nam przestał deszcz padać, także możemy na spokojnie Wam pokazać, co tutaj pięknego ma do zaoferowania i pokazania Lubeka. No tutaj jest makieta taka, zaraz Wam podejdę, pokażę z bliska. Jest zrobiony. Nie wiem, czy jest jeszcze. Będzie dużo wody, będzie fajnie. A tutaj możemy zauważyć spichlerze solne. Są to gotyckie budowle i są te najstarsze, pochodzące z drugiej połowy XVI wieku. Zostały one dobudowywane sukcesywnie i ich budowla ukończyła się w XVIII wieku. Handel w Lubece był podstawowym zajęciem lubeckich kupców. Tutaj z tej strony już tak wcześniej z góry pokazywałam, a teraz już tak z naprzeciwka. Tu mamy taką wodę, kaczuchy sobie pływają. Tutaj jest taki most, ulica, jeżdżą autka, samochody, kaczuszki. A tu nie ma. Syn się w tle odzywa. Z tej strony. I łódeczki sobie stoją. To jest taki dreptak. Dreptak. I my zaraz idziemy tamtą stronę. Tam bardziej będziemy szli w stronę centrum. Co moja rączka dzisiaj? Naprawdę, tu mi się bardzo podoba. Bardzo, bardzo. Z tego co wiem, nie wiem albo i nie wiem, Wrocław ma jeszcze swój most zakochanych czy nie, bo zobaczcie, tutaj też w Lubece jest most popisany, love, libelowe i są kłódeczki pozawieszane. U nas chyba we Wrocławiu już tego nie ma, z tego co kojarzę. I tam w oddali widać jakąś taką złote jakieś zdoba, niby nie wiem co to ma znaczyć. Tam też jest, przybliżę może troszeczkę, tu taka chatka, to jest dla ptaszków, domek zrobiony. O, a tam nad tym dalej jest takie coś złote. I tu widać, o, z tej strony. I z tej strony też widać, kłódeczki są. Kłódeczki. I łódeczki. Okay. Tutaj są łódeczki do wynajęcia. I tam 69 euro, tak? 39 za godzinę. Nawet sporo tych boat now jest. I tutaj zrobimy sobie taki krótki spacer wzdłuż cudownych alejek, uliczek w Lubece. Będę chciała Wam pokrótce opowiedzieć troszkę o historii tego miasta. I przy okazji właśnie pokażę, jakie mają kamienice stare, piękne i te okna, drzwi cudowne, naprzeciwko jest cudowny widok na rzekę. No i zachowały się te budynki naprawdę w bardzo dobrym stanie. Ale nie przyciągając, właśnie chcę Wam powiedzieć o tej Lubece, ukochanej, pięknej jak dla mnie, ze względów sentymentalnych. Zobaczcie, jak potrafią zadbać
oto o wystrój. Na zewnątrz jakieś tam piękne mają posadzone krzewy, kwiaty w doniczkach i to jakby, o, i te drzwi są po prostu rewelacyjne. Ja w pewnym momencie, jak przyjeżdżałam do Lubeki, to po prostu chodziłam tylko, aby zrobić zdjęcie drzwi. Mam całą kolekcję praktycznie. Takie dziwne zainteresowanie. No ale co? Lubeka jest to miasto na północy Niemiec, przy ujściu rzeki Trawe, do Zatoki Lubeckiej, nad Morzem Bałtyckim. Tak, i jest ona nazywana miastem siedmiu wież. To już tam wcześniej też opowiadałam o tych wieżach. Albo i później, teraz już nie pamiętam. Lubeka jest to najpotężniejsze miasto Hanzy niemieckiej. Jednocześnie jest to stolica Związku Miast Portowych w okresie średniowiecza. Jeżeli chodzi o Hanzę, co to było? Była to organizacja zrzeszająca kupców z miast, najczęściej portowych. Miasta z tego typu związków mocno były związane ze ścisłą współpracą pomiędzy kupcami z poszczególnych miast członkowskich. W szczytowej swojej formie Lubeka stała jakby na szczycie tego związku zrzeszającego ponad 160 miast w różnych krajach, głównie w basenie Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. Lubeka ma do zaoferowania wiele atrakcji. Jedną z atrakcji jest katedra i jest ona uważana za pierwszy nad Bałtykiem kościół zbudowany z surowej czerwonej cegły. Wzniesiono ją w połowie XII i XIII wieku na wysokość 115 metrów. Podczas II wojny światowej uległa ona zniszczeniu. Odbudowę zakończono w 1982 roku. I właśnie jak zauważycie, tutaj po jednej stronie były stare budynki zachowane, a tutaj po drugiej, za tym kanałem, czy to rzeką, już teraz nie jestem pewna, co to jest, znajdują się nowe, nowoczesne budynki. I to jest taki fajny kontrast. I obydwie strony mają fajny widok na wodę. O, właśnie tutaj widzimy kolejne dwie wieże. Tak, zbliżamy się do już bliżej rynku. Następną atrakcją jest kościół świętego Piotra, również poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej. Został on odbudowany w 1987 roku. Kościół Mariacki posiada dwie wieże. O właśnie, i to jest właśnie ten kościół. Budowla tego kościoła trwała 100 lat. Słuchajcie, rozpoczęła się w 1250, a zakończyła w 1350. I jak na gotyckie budowle przystało, również została zbudowana z surowej czerwonej cegły. Także widzicie, bardzo dużo budynków jest właśnie z tej surowej czerwonej cegły, w takim samym stylu. Ratusz, kolejna atrakcja, nie odbiega również od tego stylu. Także bardzo, bardzo ciekawe są schody renesansowe prowadzące do izby wojennej tam w tym ratuszu. O bramie holsztyńskiej już mówiłam wcześniej, to też jest kolejna właśnie atrakcja. Te dwie wieże takie łączone. Teraz idziemy znowu łącznikiem jakimiś uliczkami. Nie wiem, co to jest. Jest również brama zamkowa. Coś tu remontują. W Spichlerzach Solnych właśnie też kolejna atrakcja, która... Zaraz zobaczymy, co jest za ukiem. Też już mówiłam wcześniej, pokazywałam wam właśnie... Nie wiem, co to będzie, coś ciekawego. O, fajnie. A, tu jest jakiś pomnik w ogóle, zaraz wam pokażę. To jest z tej strony, tak to widać, tak to wygląda. Jakieś takie duże, stare drzewo, ogromne. I tutaj coś tam remontują. Pójdę wam pokażę ten pomnik zaraz. O, nadchodzę z tej strony. To jest lew. Ogólnie tam wcześniej w tym filmiku będzie widać właśnie, że są lwy. O, ktoś tutaj coś gra, chyba jakaś nauka. Chyba szkoła muzyczna może tu jest, coś takiego, nie wiem. Ktoś na bębenkach. A jakąś próbę może mają i to jest taki, o, lew. I co tu mamy napisane, nie wiem, czy ja to będę umiała rozczytać. Pamięci Heinricha den Löwen.
od 1129 do 1195 to chyba tak urodzony, to taki trochę już dawno było. I co? Nie wiem, jak ktoś będzie znał niemiecki, to proszę bardzo. Mój niemiecki jest na razie na poziomie uśpienia. Za to to drzewo jest bardzo interesujące. Nie wiem, czemu z jednej strony jest takie białe, a w tle słychać muzykę z bębnów. Mój syn mówi, to jest Lyle Rar. O, tutaj takie jakieś ciekawe zdjęcia, obrazki. To jest chyba coś z artystycznymi rzeczami związane, tak mi się wydaje. A może Haus der Kulturen, tak jest. Zobaczcie, jak tutaj śmiesznie, świetnie przedstawione są te dwie wieże. Te dwie spiżowe to są chyba wieże, z tego co ja kojarzę. I tutaj wszystkie w sensie różne narodowości są narysowane. Tak, jacyś nawet Hindusi, czy tam Turkowie i Japończycy i Afrykańczycy. Afrykańczycy? Tak. Nie wiem, willkommen. Ale super. O, i nawet mamy tutaj różne języki. Fajnie to wygląda. To jest właśnie Haus der Kulturen. Słuchajcie, oddali dzwony. Następnie jeszcze mogę powiedzieć o Szpitalu Świętego Ducha, który został zbudowany w 1286 roku. Natomiast dziś mieści się tam Dom Starców. Co ciekawe, kolejną taką kamienicą w Lubece, która jest warta zauważenia, jest dom Budenbruków. I posłużyła ona jako miejsce o akcji głośnej powieści Thomasa Manna pod tytułem Budenbrukowie, dzieje upadku rodziny. A tutaj mamy taką śmieszną i ciekawą w sumie fontannę. Składającą się, ej, ale zawiewa wiatr od niej. Chłodem wieje. Woda się leje. Fajnie to wygląda. Jest tutaj kilka rzędów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich rzędów. I sobie woda tryska z tej fontanny. I tu już jesteśmy bliżej centrum. W sumie już jesteśmy prawie, że chyba na rynku. I tutaj zaraz pojawi nam się przed oczami Café Niederreger. I chodzi mi o to, chciałabym tutaj napomknąć o tym, że jest to nadal restauracja, kawiarnia, w której mieści się na drugiej piętrze Muzeum Marcepanu. A czemu o marcepanie? Marcepan jako słodki przysmak Lubeki. I on był wyrabiany ze zmielonych migdałów i cukru. Z racji tego, iż w Lubece kwitł handel, jej mieszkańcy mogli sprowadzać te migdały na bardzo dużą skalę. Dziś marcepan jest uznawany za produkt regionalny. Ten przysmak można kupić w wielu miejscach, na przykład w sklepach położonych blisko bramy holsztyńskiej. W tym Muzeum Marcepanu, o którym mówiłam, że jest w tej restauracji kawiarni Café Niederreger, znajdują się nietypowe atrakcje i chodzi o 12 posągów normalnej wielkości, takiej jak człowiek, wielkości człowieka, przedstawiających wiernych fanów produktów firmy Niederreger, między innymi Thomasa Manna. A tutaj widzimy piękne po prostu wyroby, które jakby sezonowo są zmieniane na wystawach i naprawdę jestem zawsze zachwycona, mogąc zobaczyć. Jesteśmy na rynku, rynek główny,
z pięknymi wieżyczkami, z jakimiś herbami. Red Skeller, winnice jakieś tu są. Patrzę do góry, aż mi się w głowie kręci. Wysoko to wszystko. Wysoko, wysoko jest. Tutaj coś się rozstawia. Pewnie będzie impreza w weekend. Bo w Niemczech też 1 maja jest jakieś święto. Nie wiem, co za święto. Dowiem się. Zobaczcie tutaj, jakie piękne są. Jakieś herby. Jest pełno ludzi, ale nie będę ludzi kamerować, bo nie każdy sobie życzy, wiadomo. O, no i fajne, naprawdę. Jest coś ciekawego, coś innego można zawsze zobaczyć. Tu nagram wam jeszcze truskawkowy domek, co jest bardzo sławne i znane. Idziemy sobie tutaj. Tą uliczką wzdłuż, tu zawsze jest dużo ludzi. Dużo, dużo, tu jest Karstadt, DM. Jakaś galeria, różne rzeczy można kupić. A my zmierzamy na kawkę, bo mamy tutaj taki jeden punkt, gdzie jest bardzo pyszna kawa, tylko nie wiem, czy to jest otwarte jeszcze teraz. A jeżeli nie, to pozostaje mak. I tutaj z tej strony widać może wieża. To jest jakiś taki, chyba nie wiem co to, biuro Richtung. I tutaj mamy różne jakieś takie stare chyba pocztówki, jakieś stare obrazki. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo się wszystko odbija. Ale są jakieś takie, o, pozytywki też, kule. Mamy tutaj takie śnieżne kule, o, jakieś nawet jest pianino. Różnego rodzaju, ale piękne są tutaj rzeczy. Kubeczki. O, a tutaj są... Z tej strony, co tu mamy? Tutaj mamy jakieś pudełka, nie wiem co to jest, jigsaw puzzle, jakieś puzzle. I przy każdym jest chyba cena z tego co widzę, ale tu fajny jest pan na tym. Taki latający jakieś, o, zeppelin zalatający chyba jest i jakaś taka łódka. Ale super. No i ta torba Volkswagena jest mega, jaka świetna. Volkswagen, żaba, żaby, żaby, o, i Volkswageny, fajowe. O, a tutaj są jakieś te...